Przesyłacie do nas dużo wiadomości, w których pytacie nas, co sądzimy na temat specjalnej edycji grilli z serii Rogue SE 425. A my wychodzimy z założenia, że powinniśmy na nie odpowiedzieć. Tym bardziej, że również od Was wiemy, że nasze filmy wideo realnie Wam służą. Rogue SE w pełnej krasie, wszystkie modele. Zaczynamy recenzję. Grille z serii Rogue SE 425 dostępne są w kilku wersjach. I wiem, że od tego wyboru czasami Was boli głowa i wcale mnie to nie dziwi, natomiast warto na to spojrzeć z szerszej perspektywy. To znaczy jest perspektywa Wasza, czyli konsumentów, nasza, czyli sklepów i oczywiście perspektywa producenta. Rynek grilli jest ogromny, są sklepy specjalistyczne, takie jak nasze, są sklepy mniejsze i w końcu są sklepy wielkopowierzchniowe, czyli markety i czymś te wszystkie miejsca trzeba zapełnić. To tak w dużym skrócie. Seria Rogue SE to model srebrny, w całości wykonany ze stali szlachetnej, z głównym rusztem wykonanym z prętów stalowych. Seria Rogue SE 425 to również model czarno-srebrny, z głównym rusztem wykonanym z żeliwa. I w tej serii grilli dostępna jest również specjalna, limitowana edycja, wersja Phantom. W wersji Phantom ruszt główny to pręty stalowe i dedykowany tylko do tej serii grilli multifunkcyjny górny ruszt. Powiem teraz bardzo ważne zdanie. Celowo posługuję się w naszych filmach jednoznacznymi komunikatami, ponieważ obserwując klientów w naszym sklepie, widzę, jak w miazmatach tak wielu informacji dostępnych w internecie mają problem z odróżnieniem tych wiarygodnych. Teraz to zdanie. Żadna inna firma nie oferuje grilla gazowego na tym poziomie cenowym, który ma palnik do steków, który jest jednocześnie kuchenką do gotowania, który na tym poziomie cenowym oferuje grilla albo z rusztem żeliwnym, albo z rusztem stalowym, który ma na wyposażeniu palnik do pieczenia narożnie na podczerwień, a w wersji czarno-srebrnej również cały osprzęt do przygotowania narożnie pysznego kurczaka, pysznej kaczki, pieczeni wołowej, pieczeni wieprzowej, wielu akcesoriów dedykowanych do tego, żeby piec narożnie. Na tym poziomie cenowym ten grill oferuje system odpalania Jetfire, podświetlane pokrętła i tak długą gwarancję. To było to zdanie. Kropka. Grille gazowe Rogue SE 425. W naszej opinii to najlepiej wyposażone i najbardziej rozbudowane technicznie grille gazowe na tym poziomie cenowym. To sprawia, że są bardzo chętnie kupowane. W naszym obrocie stanowią 20%. To bardzo dużo. Rynek polski i rynek światowy spozycjonował te serie grilli, albo ich istotność jest tak duża, to dobre słowo, jak w przypadku rynku samochodów modele klasy E Mercedes i BMW serii 5. Każdy z tych trzech modeli tutaj Rogue SE 425 SE posiada ponad 23 kW mocy. To bardzo dużo na ten typ grilla, a liczby oczywiście się liczą. Przekładając to na język motoryzacyjny, jest to 230 koni ponad, które pozwala rozgrzać się im do 300 stopni Celsjusza w mniej niż 10 minut. Każdy z nich posiada też trzy palniki tubowe z dwoma rzędami płomienia, co pozwala na szybkie nagrzanie. Oprócz tego połączono są ze sobą listwą krzyżową, która pilnuje, aby doprowadzony był do nich gaz. Zwracam uwagę na sposób wykonania pokrywy i piekarnika. Odlew aluminium połączonego z krzemem. Pomiędzy nimi w wersji czarnej piękna emalia porcelanowa, w wersji srebrnej płaszcz stalowy, a w wersji Phantom stal pomalowana na kolor czarnego matu. Piekarnik w tej serii grilli to solidny, gruby odlew aluminium połączonego z krzemem i właśnie dlatego piekarnik i pokrywa objęte są 15-letnią ochroną gwarancyjną. Ruszt z perspektywy modelu srebrnego i wersji Phantom to ruszt z prętów stalowych, natomiast w wersji czarnej macie do dyspozycji ruszt żeliwny. Który jest lepszy?
Ja tego nie będę oceniał. Mnie się lepiej grilluje na ruszcie stalowym. Powinniście brać pod uwagę wygodę użytkowania rusztu stalowego, a żeliwa, jego właściwości, bardzo dobre właściwości w nagrzewaniu się i oddawaniu ciepła. Jako eksperci w profesjonalnej obsłudze klientów i sprzedaży grilli klasyfikujemy dla Was wszystkie modele. W tym przypadku grille z serii Rogue SE to modele zaliczane do klasy średniej z perspektywy ich ceny, natomiast wyposażenie i możliwości premiują te grille do klasy wyższej. To oczywiście grille z grupy grillów stacjonarnych, bardzo dobre na taras lub do ogrodu, zasilane gazem z butli propan-butan. Są to grille, które mają wielkość rusztu 60x45, mówię o tym głównym poziomie. Taki ruszt nadaje się do grillowania jednocześnie około 17 burgerów średniej wielkości. Jednocześnie jesteście w stanie na takim grillu grillować nawet dla kilkunastu osób. Ten sprzęt da Wam możliwość grillowania, pieczenia metodą pośrednią, bezpośrednią, robienia steków na palniku do steków, pieczenia narożnie albo gotowania na palniku na podczerwień, jak na kuchence, w garku, w woku lub po prostu w smażeniu na patelni. Napoleon to bardzo bezpieczna marka. Stosunek ceny do jakości, idealna równowaga. Zachęcam do obserwowania naszego kanału. Przygotowując dla Was kolejne materiały, będziemy się przyglądać markom, produktom, Waszym wyborom, za każdym razem starając się, żeby było ciekawie i żeby te ujęcia były jak najbardziej różnorodne. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!